Witam, Adam Kopacz, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam Porada 361. Ile ciasteczek było w paczkach? Pod filmem pytania od widzów 89, jak policzyć komórki zawierające konkretny tekst? Tak, dostałem pytanie, jak tu obliczyć ilość ciasteczek w paczkach, właśnie jeśli zdarzy się, że pojawią się dwa, a może nawet więcej razy w patrz, jak wtedy zliczyć prawidłowo ich ilość. Najpierw pokazałem rozwiązanie w Power Query, bo jest dużo prostsze, jeśli po prostu wiemy, jakie funkcjonalności użyć. W Excelu musimy się dużo więcej napocić przy pisaniu, tworzeniu formuły. W pierwszej kolejności, jak będziemy chcieli wygenerować tak tylko wyniki wartości dla konkretnego sprzedawcy. Czyli musimy najpierw zrobić sprawdzanie warunku, czy to jest ten konkretny sprzedawca, który mamy tu zapisany. I jak to robimy? Tak, czyli po prostu korzystamy z funkcji jeżeli. Tak, i robimy sobie test logiczny, czy wartości, o tutaj w kolumnie te paczki sprzedawca równają się temu konkretnemu sprzedawcy. Jeśli tak, to chcemy wykonać nasze konkretne obliczenie. W przeciwnym wypadku 0. Ok, ale do zera jeszcze dojdziemy. Czyli właśnie jest ten konkretny sprzedawca. I co teraz musimy zrobić z naszymi ciasteczkami? Musimy je usunąć z tych danych. Jak możemy to zrobić? Za pomocą funkcji podstaw. Wtedy tak nasza kolumna danych, podstawiamy w niej zamiast starego tekstu, czyli zamiast ciasteczka, chcemy co podstawić? Nic. Czyli mieliśmy takie długie nazwy i teraz w ich miejsca nie będziemy nic podstawiać. Czyli no, jak podejrzymy sobie F9, to o, tu akurat ciężko zorientować się, gdzie tak konkretne no, poziomy się kończą. Ale tak jak mamy więcej przecinków, to znaczy, że tu były ciasteczka i zostały usunięte. Tak, to mamy na pewno pewność. Ok, czyli usunęliśmy tu ciasteczka. Ale właśnie, no, samo usunięcie ciasteczek niewiele nam pomoże. Tak, chcemy policzyć ich ilość. I właśnie jeden tutaj ze sposobów jest taki, że od długości tekstów pełnych odejmujemy długość po usunięciu konkretnego wyrazu, czyli od długości pełnej, czyli od właśnie tej kolumny całej, odejmujemy długość po usunięciu funkcji, tak za pomocą funkcji podstaw ciasteczek. I teraz nasza tutaj cała wartość F9 to już są liczby, ale te liczby mają tak konkretną długość 10 albo 20, no tyle u nas zajmują je słowo ciasteczka, a tu no, chcielibyśmy mieć wyniki ilościowe, ile razy tu było, wystąpiło ciasteczko, czyli 1 albo 2. Tak, nie ma tu akurat przykładu z trzema, ale to sobie jeszcze dopiszemy, żeby przetestować. Czyli nasz wynik musimy jeszcze podzielić przez długość ciasteczek, żeby uzyskać tą prawidłową ilość. Ok, dużo razy mierzymy długość ciasteczek, długość tekstu, ale teraz już o, tutaj w 9 mamy o tak prawidłowe ciągi wartości obliczeń i ok, mamy ilość ciasteczek w poszczególnych paczkach. Ok, dla pewności, dla fałszy wpisujemy wartość 0, zamykamy nawias, tak, czyli jakby, bo te ilości tutaj, o, tu ilości ciasteczek, które mieliśmy wpisane, to są w każdym produkcie, a my chcemy te ilości tylko tak dla konkretnego sprzedawcy. Dlatego tu w niektórych miejscach musimy podstawiać 0. Ok, Ctrl Z, cofamy nasze podglądanie, mamy funkcję, jeżeli zatwierdzę sobie i na razie mamy tylko wartość 1 z pierwszej komórki, musimy sobie to sumować, czyli suma i wszystko, co jest w jeżeli, tylko ponieważ to jest formuła tablicowa, musimy sobie zatwierdzić Ctrl, Shift, Enter, żeby prawidłowo nam liczyła i powinno nam się udać bez problemu przeciągnąć na pozostałe komórki i mamy taki sam wynik. No i przetestujmy, co jak
ktoś jest maniakiem ciasteczek. Okej. I o, tu już w formułach mamy poprawiony wynik. W zapytaniu Power Query musimy je odświeżyć, żeby uzyskać prawidłowy wynik. Tylko akurat ma inne sortowanie tak zapamiętane, więc nasz Jan się troszeczkę przesunął, ale też mamy taki sam wynik jak w formule. Kwestia, co jest dla Ciebie prostsze, co jest dla Ciebie bardziej wymagane. Czy to, że właśnie ten wynik się automatycznie podstawił, czy tak właśnie to, że prostota i tak tu w zapytaniu Power Query niejako możemy sobie sami wygenerować tą listę produktów i sprzedawców, którzy w ogóle tutaj akurat w tych danych sprzedażowych występują.